Witajcie w kolejnym vlogu. Oddycham świeżym, cieplutejkim powietrzem. Delikatny wiaderek się zerwał, nie powiem, ale zobaczcie, w jaki sposób te trawy falują na tej rabacie. Obłęd. Stąd możecie zobaczyć większy rzut na ogród. I jak widać, ta druga część niedługo będzie zagospodarowana, ale musimy jeszcze chwilę poczekać. W tle zaś widać nasz ogród kwiatowy, plac zabaw, który niezmiennie miał zniknąć, a cały czas stoi. Ale wiecie, poczekamy, się zrobi, jak będzie na to czas. I dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Tak, powiedziałam już ostatnio, mamy wrzesień, natomiast dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki przed chwilą pojechały do szkoły, nie no dobra, 2-3 godziny temu. Ja jestem przeszczęśliwa, gdyż mamy cudną pogodę i nie ukrywam, że ten dzień rozpoczął się po prostu fantastycznie. Dzieci wyszykowałam do szkoły. Początek jest taki, że one są bardzo podekscytowane, uwielbiają po prostu, wręcz za wcześnie nawet wstają. Wczoraj, kiedy było rozpoczęcie, to obudziły mnie o 6:30, słuchajcie, bo oni już nie mogą się spóźnić, a normalnie wystarczy, że wstajemy tak po 7:00. Także dzisiaj też wstały, uszykowałam ubranko, wyprasowałam, bo wcześniej sobie przygotowałam pralnię, wysprzątana jest, więc na spokojnie mogę rano wstać i wyprasować ubranka, które się tam jeszcze wygniotły. Uczesałam Gabrysię, dzieci zjadły śniadanko i dzisiaj mąż odwiózł ich do szkoły, więc ja tak naprawdę miałam cały poranek dla siebie, gdzie w spokoju mogłam zrobić pielęgnację, gdzie w spokoju zjadłam śniadanko, a na śniadanko zjadłam pomidorki z ogródka, z naszą cebulką, no po prostu idyllicznie. A później zaparzyłam sobie kawę, wzięłam sobie laptopa na taras, nadrobiłam zaległości, chociaż i tak w weekend nadrabiałam, bo miałam tego sporo wieczorkami, ale no taki dzień rozpoczęty jest super. Teraz zaś przyszłam do sypialni i chciałabym wymienić pościel na czystą, ogarnąć sobie sypialnię, tutaj wiecie, odkurzyć, przewietrzyć. Na dole już włączyłam dyfuzor Aromatli ze swoim ulubionym olejkiem lawendowym, więc wokół roznosi się piękny zapach. Również w sypialni tutaj chciałam to zrobić. Ewentualnie przewietrzyć pościel, wiecie, takie tam przyziemne sprawy. I chciałam Wam przy okazji zmieniania pościeli zdać jeszcze relację a propos mojej nowej poduszki Sleep & Glow, ponieważ pytałyście się mnie, Beata, jak wrażenia, czy warto, co o tym sądzisz? Więc koniecznie muszę Wam to opisać, ale zanim, być może dostrzeżecie już tutaj, że wisi nowy obraz. Wybrałam się na targ staroci w niedzielę, no i trochę mnie poniosło, nie ukrywam, nakupowałam trochę rzeczy, więc pokażę Wam, zaraz przejdziemy sobie po domu, bo już większość rzeczy zamontowałam. I pokażę Wam, co takiego udało mi się trafić. No z tego obrazka jestem po prostu bardzo zadowolona. Tutaj miałam wcześniej taki plakat od Merle Susan, to były takie kwiaty, nie, to były, tutaj były gruszki malowane akwarelowo i później ten plakat, wiecie, on jest taki kserowany, więc to nic takiego, w sumie jakaś tam tania ramka z Kika, natomiast szukałam właśnie czegoś, co będzie pasowało do mojej sypialni i w sumie kupując ten obraz nie byłam przekonana, natomiast Gabrysia stwierdziła, mówi, mamo, tutaj te kwiatki u Ciebie w sypialni będą wyglądały pięknie. I nie myliła się, więc już Wam pokazuję. Zastanawiałam się, oczywiście przymierzałam po domu, latałam z tym obrazem i zastanawiałam się, gdzie go powiesić, ale myślę, że tutaj pasuje idealnie. To jest taki obraz dla mnie. Oczywiście mamy kwiaty, mamy stokrotki, tutaj chyba są hiacynty. To nie wiem, co to miało być, ale też bardzo ładne. No i myślę, że bardzo pasuje do mnie ten obraz. Tutaj oczywiście mam zawsze jakiś tam bukiecik kwiatów. Te kwiaty też dzisiaj myślę, że już na spokojnie wymienię, bo one, może im wody wymienię tylko. No przepiękny bukiecik, słuchajcie, taki bordowy. Komponowałam go do współpracy właśnie, którą nagrywałam na Instagram, bo logo właśnie firmy było w tym kolorze i dobrałam po prostu taki idealny kwiat. No zakochałam się. Także są prześliczne. Prześliczny, uwielbiam taki bukiecik świeży właśnie przy łóżku położony. Natomiast teraz będę tutaj wymieniała pościel i potem ścieliła wszystko na spokojnie. Ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć o tej poduszce, gdyż to jest typowy game changer. Po prostu zmienił tak wiele. Słuchajcie, pójdziemy tutaj, gdzie jest lepsze światło. Sobie może usiądę, o, na fotelu. Ta poduszka, słuchajcie, jest niesamowita. Śpię na niej. Zobaczcie, tutaj stos moich książek, kartka jeszcze z dnia mamy od dzieciaczków.
ta poduszka zmieniła bardzo wiele w moim śnie, a mianowicie przede wszystkim przestałam, słuchajcie, spać na brzuchu. Ponieważ zależało mi na tym, żeby wypróbować w pełni tą poduszkę, żeby Wam opisać i powiedzieć w ogóle, jak się na niej śpi i czy też oczywiście są rezultaty. Wow! Na początku, powiem Wam szczerze, że bałam się tego początku, ponieważ mówi się, że do poduszki trzeba się przyzwyczaić, ten czas adaptacyjny to jest w okolicach 2 tygodni i że do tego czasu może coś tam nam się nie do końca podobać. Natomiast ja już po pierwszej nocy, słuchajcie, obudziłam się i nie bolą mnie kark ani kręgosłup. Bo, słuchajcie, niedawno zmienialiśmy materac z mężem i ja się obawiałam, że chyba dobraliśmy zły materac, ponieważ budziłam się z bólem po prostu kręgosłupa i bólem szyi. Natomiast okazało się, że to była po prostu, słuchajcie, poduszka, więc już poduszka jest w taki sposób dopasowana. Ona jest taka wyprofilowana, że jak położycie po prostu buzię, to ona tak się idealnie tutaj wtapia. Zaraz wiecie co, wezmę i pokażę Wam. Skoro i tak idzie do prania, to mogę w makijażu Wam to pokazać, o co mi chodzi. Tutaj. Przydałoby się, żeby ktoś mi trzymał tą kamerę, słuchajcie. Okej, okay, więc w ten sposób, zobaczcie, że kładziemy się i tutaj mamy podparcie u góry głowy, tutaj mamy brodę, natomiast co najważniejsze, że ta twarz nam się nie marszczy i nie powstają tak zwane zmarszczki senne. No i przy okazji po prostu nie pogłębiamy tych zmarszczek, budzimy się i ta nasza twarz po prostu wygląda dużo lepiej. Żadnej opuchlizny, ja zauważam, że ta zmarszczka, bo ja tutaj mam... Słuchajcie, ewidentnie mam tutaj właśnie taką zmarszczkę senną i ona wygląda dużo lepiej, ponieważ jeżeli tych zmarszczek nie będziemy cały czas pogłębiać, wiecie, podczas snu, bo ja spałam po prostu na brzuchu, plackiem totalnym i cała ta twarz była taka, wiecie, przyklejona i tutaj po prostu mi się tworzyła taka zmarszczka. Ja nawet jak się uśmiechałam, to mówię, to nie jest ta zmarszczka mimiczna, to jest jakaś inna. I to są tak zwane właśnie zmarszczki senne, które powstają podczas złego ułożenia naszej twarzy na poduszce. Także ta poduszka została w specjalny sposób zaprojektowana, jest opatentowana, więc nie kupicie jej nigdzie indziej, tylko właśnie na Sleep & Glow. Ja zostawię Wam link do tej poduszki, jeżeli jesteście zainteresowani. Nie ukrywam, nie jest to tani zakup, natomiast wydaje mi się, że kiedy porównamy to do tych wszystkich zabiegów medycyny estetycznej, botoksów, wypełniaczy, czy też bardzo drogich kremów, które mają nam te zmarszczki wyprasować, to myślę, że to jest warte zainwestowania, ponieważ tutaj my tak naprawdę zapobiegamy tworzeniu się tych zmarszczek. Także słuchajcie, śmiało, szczerze, z ręką na sercu Wam mówię, że jestem po prostu bardzo zadowolona i mega dobrze mi się śpi i nie zamierzam, słuchajcie, wskakiwać w nową poduszkę. Po prostu jestem przyzwyczajona do niej już. Minęły tylko 2 tygodnie, a mi się śpi po prostu świetnie. I fajne to jest, że czasami nawet w nocy, jeżeli zmieniam pozycję, to nie jest tak, że wiecie, muszę się jakoś wpasować, tylko po prostu ta głowa automatycznie już czujecie, gdzie ona wchodzi, gdzie ta broda wchodzi i leży się naprawdę na niej super wygodnie i komfortowo. Także jeżeli macie taki problem jak ja, śpicie na boku, tworzą Wam się te zmarszczki senne, budzicie się opuchnięte, nie zastanawiałyście się, co takiego możemy zrobić, w jaki sposób to zmienić albo uniknąć tworzenia się tych zmarszczek, to taka poduszka, słuchajcie, jest świetnym rozwiązaniem, więc ja ją śmiało polecam i z pewnością będę na niej spała jeszcze przez długi, długi czas, bo po prostu widzę efekty. Także wszystkie informacje odnośnie poduszki oraz kodów rabatowych znajdziecie w opisie filmu poniżej. Jeszcze szybciutko pokażę Wam, w jaki sposób ona wygląda. Zdejmę poszewkę do prania. Natomiast poduszka jest wykonana z takiej pianki, pod spodem ma taką podstawkę, jeżeli wolicie mieć niżej lub wyżej, to również możecie sobie to zdjąć albo dołożyć. I tu jest pianka Memory Foam, która się dopasowuje do kształtu Waszego ciała. No jak dla mnie, słuchajcie, petarda. Natomiast tutaj jest taki anatomiczny kształt. Widzicie, o nie wiem, bo to jest białe, to tak średnio widać w kamerze, ale postaram się, żebyście to widzieli. Także słuchajcie, naprawdę... Super, także ja zdejmuję poszewkę i ta poszewka jest również jakby dołączona w komplecie, ponieważ ona jest specjalnie dopasowana do tej poduszki. Nie wiem, nie zakładałam innej poszewki, ale myślę, że śmiało możemy założyć właśnie jeszcze na to dodatkową poszewkę, jeżeli chcemy mieć inną. Także ja teraz, słuchajcie, zdejmuję pościel, stawiam ją do prania, ogarnę sypialnię, przewietrzę ją.
i jeszcze mogę Wam pokazać, że czego używam na poduszkę, jeżeli chcę zadbać o lepszy sen i mieć ten zapach lawendy, który tak uwielbiam, ale niekoniecznie stawiając bukiecik lawendy, który ostatnio chciałam, słuchajcie, jest w kuchni, przy łóżku, to mam taki spray od Ritualsa, Ritual of Jing, i tutaj właśnie jest Deep Sleep Pillow and Body Mist i po prostu jak idę do łóżka, to sobie spryskuję poduszkę oraz włosy, żeby ten zapach lawendy się unosił, także to również bardzo lubię. I jeszcze szybciutko pokażę Wam taki zestaw dwóch obrazów, który również upolowałam na Targu Starości. No tutaj rama troszeczkę jest zniszczona, gdzie nie, gdzie, ale jakby mi zależało, to tak naprawdę mogę ją wyszlifować i ją wymienić albo odnowić, ale powiem Wam szczerze, że mi nie do końca przeszkadza. I też tutaj mamy kwiaty, piękny taki polny bukiet w wiaderku. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, czy to stokrotki są, czy to suchokwiaty, do tego jakieś trawy. No, piękna taka jesienna kolorystyka. I do tego był drugi obrazek w komplecie. W sumie wzięłam dwa i stwierdziłam, że one mogą wisieć jeden pod drugim, ale ostatecznie Gabrynia stwierdziła, że tutaj fajnie chciałaby, żeby koło jej pokoju zawisł, bo tutaj wcześniej mieliśmy takiego motyla, później miałam ten zestaw od Mary Susan, a teraz myślę, że to tutaj dużo bardziej pasuje. Natomiast ten drugi obrazek zawisł tutaj. A tutaj, słuchajcie, mój synuś się bawi w malowanie. Poprosił o farby olejne, więc tutaj podsycha troszeczkę jego obraz, który będzie później kontynuował. Ale już pokazuję drugi obrazek i one faktycznie fajnie by wyglądały jeden pod drugim, ale myślę, że w ten sposób tutaj też fajnie to wygląda. I drugi obrazek tutaj jest taki bardziej kolorowy. Pojawiają się jakieś maki, coś niebieskiego, nie wiem, wygląda trochę jako stróżka. Stokrotki, też trawy, nawet chyba mimoza jest. No generalnie takie właśnie botaniczne wzory, martwa natura, która bardzo mi się podoba. Także to są trzy obrazy w sumie, które kupiłam. Natomiast są jeszcze dwie rzeczy, które również udało mi się upolować. Moje dzieciaki po prostu były w szoku. Mówię, mama, co ty? No ale wiecie, kiedy się zobaczy tą rzecz, która po prostu wiemy, że to jest to, no to bierzemy. W każdym razie jest takie miejsce, jedno takie stoisko, gdzie pani ma po prostu przecudne rzeczy. Ja się zapytałam, czy ona ma jakiś sklep, jakąś stronę internetową, ona mówi, że nie. Ona tylko na bazarach, słuchajcie, sprzedaje. Ale miała takie, wiecie, jakieś rozentale, nierozentale, takie och. I wypatrzyłam tak w rogu, słuchajcie, patrzę, jakiś karton i z tego kartonu taka piękna porcelana, zielona, z takimi kwiatami, po prostu wyjątkowa. Spojrzałam pod spód, pod talerz, tam jakieś była porcelana angielska, stara widać. Natomiast tak patrzę, że są talerze i misa, mówię, chyba nie będzie kompletu. No i pytam się o ten zestaw, a pani mówi, że no niestety sprzedała. Ale mówię, no chyba nie był komplet. Ona mówi, nie, to był komplet, po prostu wszystko było. Wszystko było, natomiast Państwo już zabrali jeden karton i to jest drugi, po który zaraz przyjdą. A ja po prostu nie był dla mnie, spokojnie. Jeszcze być może przyjdzie taki czas. Chociaż to nie jest tak, że ja potrzebuję jakiegoś kompletu, ale ten, słuchajcie, był bardzo wyjątkowy. Zwłaszcza, że był kompletny, ponieważ przeważnie na Targach Staroci, no to wiecie, znajduje się jakieś pojedyncze rzeczy, ale jak najbardziej rozumiem, jeżeli ktoś sprzedaje cały komplet, cały zestaw, i wówczas chętnie by wymieniła swój właśnie na taki unikat. No coś cudownego. Natomiast właśnie na tamtym stanowisku wypatrzyłam właśnie ozdobne talerze i uwielbiam ozdobne talerze. Natomiast ja powiem Wam szczerze, nie mam tutaj, słuchajcie, miejsca zbytnio na nie. Ale kiedy zobaczyłam ten jeden w takiej zielonej tonacji, to stwierdziłam, że go wezmę. Dwa były z takimi pięknymi jakimiś ptakami, bażanty były, nie wiem, słuchajcie, i trochę żałuję, że ich nie wzięłam. Aczkolwiek jeden talerz no, kosztował 100 zł, więc nie był on tani. Ale teraz tak patrzę, no nie wiem, może bym tam powiesiła, o. Ale z drugiej strony też nie chcę przesadzić, no wiecie. Ale w każdym razie wzięłam ten jeden talerzyk, już Wam pokazuję. I postanowiłam go powiesić tutaj. Także tutaj to są chyba jakieś irysy. Piękne kwiaty cebulowe, natomiast ta, słuchajcie, kolorystyka, to jest po prostu wspaniała. Te liście, no tak mi się spodobał. I stwierdziłam, że powieszę go tutaj wyżej.
bo jak będę chciała tutaj, słuchajcie, dodać, i myślę, że tutaj śmiało mógłby zawisnąć jeszcze poniżej jakiś obrazek albo właśnie drugi talerz, no zobaczymy, także myślę, że tą ścianę jakoś wykorzystam. Na razie tutaj jest ten talerzyk jeden taki trochę samotny, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ i tak bardzo mi się podoba i uważam, że to był naprawdę świetny zakup. Jak mówiłam, dyfuzor chodzi na całego i unosi się piękna lawenda. Za chwilę jeszcze będę musiała skoczyć do ogrodu i przygotować świeże bukiety, które po weekendzie, wiecie, po prostu powywalałam i trzeba zrobić nowe. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Patrzę tylko, gdzie są moje Birkenstocki. Dobra, założę swoje cichobiegi, bo musimy wyjść na zewnątrz przed furtkę. Gdyż zobaczyłyśmy z dzieciakami taką mosiężną figurkę, w sumie tabliczkę, na której był pies. I ja już od jakiegoś czasu zastanawiałam się nad zmianą, ponieważ naszej tabliczki, ponieważ u nas po ogrodzie biega pies i pies jest groźnym psem, nie wpuści na teren, więc z tego co się orientuję, no to taka tabliczka powinna być wywieszona po prostu na płocie przed furtką, w razie czego, żeby ostrzec kogoś, nie wiem, na przykład listonosz, kurier albo ktokolwiek, nie wiem, będzie chciał wejść na posesję, to musi być świadomy, że ten pies jest, który na przykład, nie wiem, teraz nie biega przy płocie, bo jest w drugiej części ogrodu, więc taką tabliczkę ja miałam, taką, wiecie, kupioną w Castoramie, brzydką, żółtą, no i przede wszystkim też te napisy nie podobały mi się, bo tam zawsze było zły pies. Ja tak sobie myślałam, przecież pies nie jest zły, on nie jest zły, on jest faktycznie groźny. No bo dla obcych jest groźny. No i zobaczyliśmy, słuchajcie, taką mosiężną figurkę w kształcie psa, który jest bardzo podobny do Juniora. Trochę ma krótsze uszy, się śmieliśmy. Dzieciaki mówiły, że również ma krótszy język. Ale właśnie mosiężną, z napisem groźny pies. No i poprosiłam męża, wczoraj mi to przywiercił na furtce, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Uważam, że słuchajcie, no w ogóle zakup mega, bo przeważnie też nawet te napisy, jak są jakieś do domu, albo dodatki, albo akcesoria, to przeważnie one są po angielsku. A tutaj jest, uwaga, groźny pies i myślę, że och, wygląda cudnie, już Wam pokazuję. Wieje, ale jest gorąco. Nie będę oczywiście pokazywała adresu z oczywistych względów, ale tutaj zobaczcie, jaka piękna, mosiężna tablica. Uwaga, groźny pies. No prawie jak Junior, słuchajcie. Także myślę, że taki akcent na słupku tutaj wygląda naprawdę bardzo uroczo. Mega mi się spodobał. Dzieciakom również. No i mamy. Pozbyliśmy się wstrętnej żółtej tabliczki z napisem zły pies, bo nasz pies przecież nie jest zły. Prawda? Nie jestem zły, ja jestem kochany, dobry piesek. Kochany jestem, tylko nie wpuszczam obcych. Nie wpuszczę, powiedz, dopóki pancia nie pozwoli, tak? Dobry piesek, dobry. Ogród wygląda wspaniale, no po prostu nie mogę się nacieszyć tą pogodą, słuchajcie. Wieczorem sobie wszystko podlałam, dość solidnie, nawet tutaj widać, bo stoi trójnóg, gdyż no, zapowiadają te następne kilka dni po 27 stopni, więc taką rabatę, słuchajcie, ja rzadko kiedy podlewam, ale kiedy zapowiadają takie właśnie upały, no to warto na przykład raz w tygodniu podlać ją tak solidnie, podlewały się zarówno hortensje, tutaj, chociaż one już opadają biedne przez ten wiatr, koniec w sumie sezonu, podlałam naprawdę mocno, no i wówczas ta ziemia będzie wilgotna przez te kilka dni i one sobie będą mogły śmiało pobierać wodę i pić. Także rabata przygotowana, podlana, o i zobaczcie, i ten kwiatek nam zakwitł, który ostatnio kupowaliśmy, te zawilce, Wild Swan. Proszę bardzo, mamy pierwszy i tutaj jest pełno jeszcze pąków. Mamy pierwszy kwiatek, tutaj jest pełno pąków, więc one jeszcze będą sobie pięknie kwitły. O, proszę uprzejmie, tutaj. Także czasami jak kupujemy, to nie martwić się, że nie ma kwiatów. Kupujemy na przykład w pełnym rozkwicie kwiatki, a kiedy wsadzimy je do gruntu, one opadają. No bo to już jest ich moment, przekwitają. Ale kiedy widzicie, że są pąki, no to... A co to takie jakieś czerwonorobaczki mi? To robaczek? Nie, to nie robaczek. To może jakieś nasionko. Zaraz się przyjrzę tym na spokojnie. Może kwiaty tutaj popisówkę dają. Trawy pięknie zakwitły, no wysokie. Są mojego wzrostu? Czekajcie zaraz. No praktycznie takie jak ja są. Super. Czyli metr 70 prawie. Wow.
skoro jesteśmy w ogrodzie, to pokażę Wam jeszcze, co takiego nowego się pojawiło. A mianowicie złożyłam dość duże zamówienie w końcu na stronie Luberon. I to jest strona, którą nieraz już mi podsyłacie. Ja oczywiście również dostaję te reklamy i widzę te produkty, które są bardzo w moim klimacie, w moim guście. Natomiast wcześniej jakoś tak nie złożyłam zamówienia. Natomiast ostatnio, słuchajcie, zamówiłam naprawdę sporo rzeczy. Natomiast minus jest taki, że każda rzecz przychodzi praktycznie w innym terminie, ponieważ ta będzie dostępna w połowie września, ta będzie dostępna, okazało się, że w październiku. Coś nas tu czeka najbardziej, a mianowicie kupiłam taką dużą lampę naprzód domu. Także ona miała być dostępna w połowie września, a teraz dostałam informację, że będzie dostępna jednak w połowie października. Ale coś, co mi przyszło, co już mi się bardzo podoba, z czego jestem zadowolona. Oczywiście to nie jest skończone, na razie tylko postawiliśmy, przymierzyliśmy, ale to jest projekt na później, który będziemy wykańczać. Zamówiłam właśnie taką pergolę. Miała ona tutaj być okrągła, miała być tutaj ona z drewna, ale kiedy zobaczyłam ją na stronie, po prostu się zakochałam. Stwierdziłam, że pasuje tutaj idealnie. Słuchajcie, nawet szerokością mi się podpasowało. Więc ją tutaj postawiliśmy. Była dostępna taka w kolorze białym i właśnie takim naturalnym. I mi się ten kolor, słuchajcie, dużo bardziej spodobał, ponieważ nie chcę, żeby to wszystko było takie białe, idealne. Tutaj będzie wyjęta darń, będzie wysypany żwirek. No i planuję zrobić również taką inną furtkę i wiadomo, że odświeżyć płotek. Także mam nadzieję, że już w przyszłym sezonie to wszystko będzie fajnie wyglądało. Tutaj będzie przejście do ogrodu. Wcześniej tutaj był taki prosty płotek, nie było tego wycięcia i wcale to tak ładnie nie wyglądało. No i nie ukrywam, że brakowało mi tego przejścia tak przez środek ogrodu. Tutaj skrzynie może nie do końca są w centrum, że tak powiem, ale myślę, że jak najbardziej będzie to wyglądało, że idzie się przez środek. I na końcu właśnie mamy ten taki punkcik, gdzie jest stolik z krzesełkami. Po środku mamy jeszcze zegar słoneczny. No i tędy będzie przebiegała ścieżka. Także myślę, że to wszystko, słuchajcie, się pięknie wkomponowało. A pozostałe rzeczy, które będą przychodziły, to na bieżąco jeszcze Wam pokażę. Ale póki co, jeśli chodzi o stronę, o dostawę, jakość, to jestem bardzo zadowolona. Wyczyściłam tutaj już skrzynię z sałaty, marchewki i pietruszka jeszcze zostaje, szczypiorek. Tutaj tak naprawdę tą zieleninę posadziłam całkiem niedawno i słuchajcie, też daje czadu. Trochę muszę popielić, bo gdzieniegdzie widzę, że się koniczyna pojawiły jakieś chwasty, ale tutaj mamy szpinak, tutaj mamy sałatę. Super, można sałatkę zrobić. Tutaj mamy taki mix, spicy mix, rukole oraz sałatę little jam. Także, aha, a tam jeszcze jarmuż wschodzi. Także słuchajcie, śmiało wysiewać cały czas, na bieżąco i jeszcze zjadać można właśnie taką zieleninę. No i istne szaleństwo, słuchajcie, u nas dalej z malinami. Nie nadążamy ich zrywać, a trzeba, bo teraz przestaną owocować, jeżeli przestaniemy je zrywać. I planuję porobić jeszcze soki malinowe na zimę, ponieważ nigdy nie robiłam. No a trzeba było te malinki jakoś wykorzystać. I dodatkowo jeszcze kupiłam wiśnie, także chciałabym zrobić konfiturę z wiśni. Także taki jest plan na najbliższy czas w ogrodzie i w domu. Zobaczymy, co uda mi się z tego wszystkiego zrobić. No wiadomo, różnie z tym wszystkim bywa. Spójrzcie tylko na tą różę. Cudo. No, słuchajcie, ostatnio po prostu miałam psikusa. Całe szczęście, że się nic nie stało. Ogławiałam różę. Właśnie ona wyglądała taka jak ta, ale już była taka oklapnięta, więc chciałam ją obciąć. Natomiast ten gatunek róży pachnie obłędnie. Więc kiedy ja tak zbieram te różyczki, się zastanawiam czasami, czy nie wiem, może zrobić jakiś olejek albo dodać do kąpieli. No słuchajcie, pomysłów wiadomo mnóstwo. W każdym razie nachyliłam się i tak zaczęłam ją wąchać, tak głęboko się tak zanurzyłam wręcz, po prostu tak wdycham i słuchajcie, z tego osa wylatuje. O, ale bym miała. Także uważajcie, zanim zaczniecie niuchać, to zajrzyjcie do środka, czy tam nic nie ma. Dopiero bym wciągnęła nosem, słuchajcie, osę i bym miała. Szpanki wyglądają nieźle. Tutaj zobaczcie, kocimiętka na nowo zakwitła. Pięknie wygląda. Widzę, że Junior się opala. Basen zostawiliśmy, bo no myślę, że jeszcze na ten tydzień, bo ma być ciepełko, także dzieciaki pewnie jeszcze będą korzystały. Zobaczcie, jaki słodziak opala się.
Dalie i kosmosy szaleją w tym roku, owszem, ale na uwagę również zasługują i to bardzo cynie. One jak na początku, wiecie, tak delikatnie, powoli, tak sobie myślałam, że no dobra, jest ładnie, jest fajnie, ale to co teraz się dzieje, to zobaczcie, to jest po prostu burza kwiatów. I bardzo ważna, istotna informacja, te cynie, one w wazonie, słuchajcie, stoją i stoją i stoją i się nic z nimi nie dzieje. Więc jeżeli sobie na przykład zrobimy taki bukiet tylko i wyłącznie z cyni, no to słuchajcie, on będzie stał z kilka tygodni. I to śmiało mogę powiedzieć, że kilka tygodni. Śmiało. 2, 3, nawet do 4. Także polecam Wam wysiać sobie cynię w przyszłym roku do ogrodu, zrobić sobie taki mini nawet cutting flower guard, zrobić sobie taki nawet malutki odcinek, gdzie będą kwiaty i te cynie ścinamy regularnie, one będą rosły coraz większe i większe. No i co najważniejsze, że stoją bardzo długo w ogrodzie. Jest bardzo dużo gatunków i odmian. To jest akurat taka mieszanka kolorowa od Femme Flower Farm. One są piękne, to na przykład są takie skabiozowe odmiany, śliczne. Ale na przykład tutaj jest też dalia, cynia daliowa. Zobaczcie, wygląda jak dalia. I też ona, jak ją zetniemy, będzie stała w wazonie i stała. Tutaj przepiękna, ta już tutaj widzicie, przekwita. Coś cudownego. I zobaczcie, w ogóle jest kształtów, ile kolorów. No coś wspaniałego. Także cynie zdecydowanie będziemy wysiewać w przyszłym roku również, bo są przepiękne. Zastanawiałam się między tym wazonem, ale w nim ostatnio były kwiaty, a tym. Chyba postawię na ten. I tak jakoś dzisiaj mnie naszło na kompozycję taką delikatną, biało-różową. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety dalie nie były mocno ogławiane, więc znowu są króciutkie, także one muszą jakby być na początku. Ale te kolory, to jest ten Lavender Dream. Cudna dalia. Tu jest ta mieszanka. Oj, zapomniałam nazwy. No i też cynie się pojawią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Próbowałam tak w dłoniach, jak w sumie jak zbieram kwiaty, od razu już sobie tworzę taki orientacyjny bukiet, ale siłą rzeczy to wszystko później jakby dopasowuje do wazonu. No jaki się zdecyduje. No i tak naprawdę wygodniej mi jest układać kompozycję w wazonie, aniżeli w ręku, bo poznałam tą metodę podczas szkolenia, ale osobiście wolę układać kompozycję bezpośrednio w wazonie. Oczywiście usuwam dolne liście, żeby nam nie gniły. Dwie paszcze. Mój hit zeszłego roku. Tego roku myślę, że też.
Ta już taka kaputka, ale taki miał piękny kolor, więc nawet niech chwilę postoi. Wiemy, postawimy w ten sposób. O! Także niektóre kwiaty, pewnie gdybym dawała w prezencie, to raczej bym już takich nie zbierała, no ale w związku z tym, że to jest dla mnie, że będę mogła za chwilę sobie je wymienić, to jeszcze je ścięłam. Szkoda mi było ich wywalać. O, tutaj będzie taki... Nie. To stąd zabierzemy. Chyba, że tu zrobimy to, a tą zabierzemy. Zostajemy przy tej tonacji. Lubię taki bukiet na okrągły stół, więc chciałabym, żeby on z każdej strony dobrze wyglądał. Bo bukiety mają różne strony i gdybym na przykład ten bukiet stawiała na konsoli, gdzie z jednej strony jest ściana, to tak naprawdę robiłabym tylko jedną stronę. Natomiast tutaj zależało mi na tym, żeby on z każdej strony dobrze wyglądał, bo już będzie stał na okrągłym stole. Patrzę, tylko tutaj te dalie się tak obok siebie ułożyły. No, myślę, że jest okej. No i właśnie tak jak ta cynia tutaj, słuchajcie, ona stoi za 2 tygodnie, jak nie dłużej, a ja nie mam serca jej wywalać, więc ją zostawiłam i poczekam, aż tylko obeschnie i będę zbierała, słuchajcie, z niej nasionka. Tak jak z jej koleżanki, tutaj, o proszę bardzo, już sobie suszymy jedną i z płatków, zobaczcie, takie dość spore nasiona są z cyni, więc warto, teraz czas jest zbierania nasion, pamiętajcie, jakie tam macie kwiatki, gdzie możecie zebrać nasionka. Koniecznie to zróbcie, żeby nie trzeba było kupować. No i mamy widok z okna. O, to właśnie mi chodziło. To było dla mnie najważniejsze, żeby ten widok z kuchennego okna po prostu był jak najpiękniejszy. Więc kiedy tutaj sobie zrobimy jeszcze taką ścieżkę, może kamyczki usypiemy, no będzie pięknie. Także z tego zakupu naprawdę takie nawet najmniejsze rzeczy mnie bardzo cieszą. Najmniejsza zmiana w ogrodzie sprawia, że już mam po prostu chęć do działania bardziej i bardziej i bardziej. No i zobaczcie, ile się uzbierało sałaty, więc dzisiaj na kolację serwuję sałatkę Cezar z kawałkami kurczaka, nie, indyka mam w lodówce. Także mamy swoją sałatę, swój ogórek, swój pomidor i do tego będzie mięsko. A mięsko dzisiaj to pierwszy raz używam swojej frytownicy, ponieważ mam już ją od długiego czasu i cały czas jej nie używałam, więc stwierdziłam, że zrobię dzieciakom takie nuggetsy, a my sobie weźmiemy ten kawałek i pokroimy do sałatki. Ostatecznie stwierdziłam, że nie będzie to jednak Cezar, tylko miszmasz z ogrodu. Biorę jeszcze, podsmażam cukinię na oliwie, ale chciałam Wam tylko pokazać, w jaki sposób robię taką panierkę. Gdzie te kurczaki po prostu wyglądają jak z KFC. O, tutaj zrobiłam, winegreta. W każdym razie, najpierw w mące, później w takiej mieszance mąka, woda, jajko, a na koniec w bułce tartej i smażymy. Ja tutaj mam tą nową frytownicę i jest bardzo fajnie, zobaczcie, fajnie wychodzi. Także tak, krótki, szybki przepis, sprawdzony. Tutaj zaś mamy mieszankę sałat, pomidora, wjedzie zaraz indyk, winegret i podsmażona cukinia.